Podczas wczorajszej uroczystości prezydent wręczyła stypendia artystyczne 14 młodym utalentowanym kołobrzeżanom, a kolejnym 4 nagrody. Te wyróżnienia to efekt realizacji pasji i zainteresowań uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, mówiła Anna Mieczkowska. Mam taką nadzieję, że to nasze wsparcie, naszego samorządu, pomoże Wam, moi drodzy, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, mieć ambitne plany i marzenia i cele, które będziecie mogli zrealizować. A życie pokazuje, że nasi stypendyści z poprzednich lat robią dziś karierę o zasięgu ogólnopolskim, a czasami nawet o zasięgu międzynarodowym, czego Wam z całego serca życzę, prosząc jednocześnie, żebyście nigdy nie zapominali o naszym pięknym mieście, jak już będziecie robili karierę taką międzynarodową i zawsze wspominali nas z takim ciepłem w sercu. Prezydent podkreśliła również duży wkład rodziców i nauczycieli w rozwój młodzieży. Trzymam mocno za Was kciuki, ale trzymam też kciuki za Waszych rodziców, bo moi drodzy, bez Was nie byłoby to takie proste. Jesteście naprawdę wspaniali, że pozwalacie Waszym dzieciom, czasami wnukom, realizować swoje marzenia i swoje plany. I wiem, ile to kosztuje połączenie nauki z obowiązkami, bo to są czasami wielogodzinne treningi, ale jakie są z tego efekty. Dziękuję wszystkim, również opiekunom, trenerom. Wspaniali jesteście, bo dzielicie się cząstką siebie i te Wasze pasje przekazujecie młodemu pokoleniu. Raz jeszcze życzę wszystkim samych sukcesów, no i moi drodzy, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Miasto na stypendia artystyczne przeznaczyło kwotę 55 tysięcy złotych, na nagrody 20 tysięcy. Podczas uroczystości utalentowana młodzież prezentowała swoje umiejętności.